Rozpoczęło się ostatnie spotkanie rozgrywane w dniu dzisiejszym. Pojedynek pomiędzy drużyną Euro Drup Toruń a Ultimate Team Bydgoszcz. Na to spotkanie Państwa zapraszamy. No i mamy pierwszą bramkę. Ależ to szybciutko się rozpoczęło. Femi Adenuga strzelcem pierwszej bramki dla drużyny z Bydgoszczy. 1-0 prowadzi Ultimate Team Bydgoszcz. Oczywiście tutaj no to ten mecz musiałby się zakończyć dosyć wysokim zwycięstwem drużyny z Bydgoszczy. Zobaczmy, jak do tego doszło. Femi Adenuga z dystansu na prawą nogę od słupka pokonuje bramkarza Andrzeja Saje. No i szybciutko właśnie składy zespołów, bo o nich jeszcze nie mówiliśmy. Drużyna Eurodrup Toruń w swoim najsilniejszym składzie. Oni wiedzą, że tutaj nie ma żartów, że tutaj trzeba walczyć do samego końca. No i możemy być tego pewni po tym, w jakim składzie przyjechali zawodnicy z Torunia. Numer 3 Sylwester Kieper, 4 Sebastian Łoś, 5 Jarosław Kraska, 6 Bartosz Witkowski, 9 Łukasz Kulczewski, 10 Artur Janukiewicz, przepraszam, Kamil Żółkiewski z 11, Karol Kułacz 14, 20 Wojciech Wyka, 23 Michał Suchocki, 77 Maciej Dudek, 93 Dawid Kawka w bramce, oczywiście Andrzej Saja. No i Ultimate Team Bydgoszcz, 4 Mikołaj Laskowski, 6 Piotr Urgot, 9 Sebastian Zieliński, 10 Marcin Napierała, 13 Radosław Teliszewski, 17 Grzegorz Muzykiewicz, 18 Femi Adenuga, 23 Ireneusz Szczęsny w bramce Mariusz Statera. Już rozpoczęły. Rozpoczęła drużyna z Bydgoszczy kolejny atak swojego zespołu. Kolejna okazja niewykorzystana. Od bramki Tatera. Mamy chwilę przerwy. Próbują zawodnicy z Torunia już przedostać się pod bramkę Tatery. Mają z tym jak na razie naprawdę kłopot.
No i kolejna próba, no i dobrze Mariusz Tatera. Rozpoczął już od bramki Tatera. Eurotrupper atakuje, próbuje, szuka tutaj. Jeszcze kolejna próba, już rozpoczęli zawodnicy z Bydgoszczy, ale jest szybkie przejęcie, bez faulu. Padł tam na plac gry z numerem 9 Łukasz Kulczewski, ale nic z tego nie wyszło. No i kolejna próba niewykorzystana. Okazja, Kieper, bramka samobójcza. Z numerem 4 Mikołaj Laskowski, strzelcem bramki samobójczej. No i zaraz jeszcze pokażemy Państwu właśnie tą bramkę samobójczą. Tutaj ruszyła akcja, piłka poszła na lewą stronę do Kiepera. No i piłka trafiona w nogi Laskowskiego. Kolejna okazja, z której nic nie wyszło. Jak na razie bardzo zacięta jest ta pierwsza połowa. 8 minut za nami. No i ciągle po bramkach Adenugi i samobójczej Laskowskiego. 1-1. Jest wsparcie dla drużyny z Torunia oczywiście od swojej ławki.
1 do 1. 9 minut 43 sekundy tego spotkania za nami. Spokojnie, była okazja do zmian. Z numerem 14 Karol Kułacz. Kawka. Mocny strzał w wykonaniu Kulczewskiego, niecelny. Rozpoczyna od bramki Tatera. Taki wynik oczywiście daje pewny awans drużynie z Torunia. No i jest bramka dla drużyny z Torunia. 2 do 1. Po raz pierwszy na prowadzenie wychodzą tutaj zawodnicy z Torunia. A strzelcem Karol Kułacz. Tak już upadając uderzył tą piłkę Kułacz. No i on strzela tutaj tą drugą bramkę. No i kolejny strzał w wykonaniu Kułacza, prawą nogą daleko obok słupka Tatery. No i kolejna pyła. Kolejny bardzo mocny strzał. Kolejna okazja, Sylwester Kieper. Kieper, jego mocny strzał zablokowany. Suchocki. Michał Suchocki, grający trener ekipy z Torunia, był naszym gościem 2 tygodnie temu w Staleklidze. Po godzinach mogli to Państwo oglądać na stronie. No i dalej można oglądać w Halowa Liga Piłki Nożnej TV. Spokojnie. Walczyli tam zawodnicy z Bydgoszczy, aby wynieść tą piłkę.
Jeszcze to będzie walka do samego końca tej pierwszej połowy, no i później bardzo ciekawa druga połowa. Na co oczywiście bardzo serdecznie już Państwa zapraszamy. Kolejna okazja dla drużyny z Bydgoszczy. Trzaskowski. Trzaskowski faulowany przez Michała Suchockiego. Wycofanie futbolówki do tyłu, Kieper, piłka opuściła plac gry. No i łapie futbolówkę Andrzej Saja. Próbują zawodnicy z Bydgoszczy tutaj odrobić te straty, ale jest tutaj naprawdę niezwykle ciężko. Kolejna próba. Szczęsny. Piłka zabrana przez Suchockiego i Kiepera bez faulu. No i już Suchocki. Kieper, gol! 3-1. Pewnie Eurodrup Toruń zmierza po kolejną rundę. Po pierwszą ligę Stalek z ligi, którą ma w tym momencie zapewnioną z kompletem punktów. Z 15 punktami na drugim miejscu. Przy takim wyniku będzie Wojownik Wapczy. Ultimate będzie na miejscu trzecim. Dobrze rozpoczęli ten mecz zawodnicy z Bydgoszczy, ale to tyle. Już rozpoczyna drużyna z Bydgoszczy numer 6. Na żółtej koszulce, no możemy powiedzieć, że tutaj obydwie drużyny grają w koszulkach z elementami żółtego. Tymczasem mamy faul. No i ten strzał obroniony.
Kulczycki. Mocno naciskany. Wycofanie futbolówki do tyłu. No i teraz drużyna Storunia przyjmuje piłkę. Jest to okazja. Piłka na lewą stronę do środka. Kułacz, Kawka. Stracił tą piłkę Dawid Kawka. Kolejny strzał. Tym razem nie wyszedł. Próbował z numerem 14 Karol Kułacz. Kawka. Wycofanie do tyłu. 30 sekund do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania. Mamy rzut rożny. No i łapie futbolówkę Mariusz Tatera. Po raz kolejny rozpocznie od bramki Tatera. Jeszcze 8 sekund do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania. Mamy rzut rożny. Wybijał Kraska na ten aut bramkowy. No i koniec pierwszej połowy do przerwy Eurodrup Ultimate 3-1. No i rozpoczęła się druga połowa spotkania pomiędzy ekipami Ultimate Team Bydgoszcza Eurodrobiem Toruń.
Przypomnijmy, że jest to ostatnie spotkanie fazy grupowej Stalex Ligi ogólnie. Już więcej spotkań nie będzie. Później już będziemy mieli spotkania ligowe. No i jest faul, aż spadł but zawodnikowi. A kara dla kogo? Dla Łosia czy Janukiewicza? Chyba dla Janukiewicza. Mamy rzuty rożne. Czas oczywiście leci. Piłka do Kiepera. A Kajon 2 minut ukarany. Sebastian Łoś, jak widzę na tablicy świetlnej, więc to Sebastian Łoś osłabił swoją drużynę w tym momencie. No i będzie jeszcze przez minutę drużyna z Torunia w osłabieniu bez jednego zawodnika. Muzykiewicz, ale niecelnie grzesił Muzykiewicz. Teraz no, ta piłka mogła zaskoczyć Tatery. Jeszcze 20 sekund w osłabieniu. Pojawił się także Femi Adenuga na placu gry. No i mamy bramkę. Mamy bramkę strzeloną na 3 sekundy przed końcem gry w osłabieniu. Bramkę kontaktową dla Ultimate Team Bydgoszcz. Jest to powerplay. Gol strzelony przez Sebastiana Zielińskiego. Femi Adenuga. Rozpędzał się tam już bieg. To wszystko on oczekiwał podania tej futbolówki. No i jeszcze jest walka. W tej drugiej połowie jeszcze ta jedna bramka tylko. No może sprawić tutaj duże kłopoty. Przypomnijmy, że w Stalex lidze
zagrały już dwie kobiety. Pierwszą kobietą, ale przepraszam, mamy tam małą przerwę, ponieważ ukarany zawodnik Ultimate Team Bydgoszcz Mikołaj Laskowski za nieprawidłową zmianę, tak uznali sędziowie. Rok temu Natalia Sieracka była pierwszą kobietą, która zagrała w Staleks-Lidze. W tym roku taki mecz w drużynie Chełmży Futsal Team rozegrała Julia Ciesielska, siostra Szymona i Kamila Ciesielskich, więc no, kolejny plus dla ligi, że kolejna kobieta zdecydowała się spróbować swoich sił właśnie w halowej lidze piłki nożnej Staleks-Liga. No i zobaczymy jeszcze, czy może jakaś kobieta w tym roku zadebiutuje. Jeszcze nie mamy także informacji co odnośnie składu Coco Studio i Mixu Stalwitu. Czy będziemy mieli po raz kolejny Natalię Sieracką? No, mamy kolejną bramkę dla drużyny z Torunia. Bramka numer 4-4-2. Jest to power play goal. Strzelcem Sylwester Kieper. Asysta Sebastiana Łosia. Julia Ciesielska zaliczyła jako gość jeden mecz. No i w tym jednym meczu oddała nawet strzał na bramkę. Był to strzał niecelny. Teraz dobrze Tatera. Przejmuje Sebastian Łoś. Z numerem 93 to Dawid Kawka. Spokojnie Mariusz Tatera. Ultimate Team Bydgoszcz jest w opałach. No na pewno nie chcieliby zawodnicy Ultimate Team Bydgoszcz kończyć z drugą porażką. Wojtek Wyka podał do Janukiewicza tą piłkę. Do Jankiewicza oczywiście tą piłkę. Przypomnijmy wszystkim jeszcze raz, że możemy wybierać to, w jakiej jakości chcemy oglądać mecz halowej ligi piłki nożnej. Jest
StaLexLiga. Jeżeli oglądają Państwo nas na stronie staLexLiga.pl, wystarczy nacisnąć tam na dole znaczek YouTube'a, wtedy otworzy się nam strona YouTube'a. No i nasza transmisja oczywiście na tej stronie YouTube'a. No i tam nacisnąć na zębatkę możemy wybrać jakość 240p, 360p albo 480p, która jest oczywiście najwyższa. I oglądać rozgrywki halowej ligi piłki nożnej w StaLexLiga. Tak jak będziemy sobie tego życzyli oczywiście. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Już 9 minut pozostało do zakończenia tego spotkania. Zobaczymy, czy Eurodrup nowy trzyma tutaj do końca tego spotkania z takim wynikiem. No i zobaczymy. Jestem w tym momencie sam ciekaw tej pierwszej ligi, która już niedługo, ta pierwsza liga będzie niezwykle ciekawa. Możemy już chyba ogłosić w tym momencie pierwszą, drugą i trzecią ligę. Jutro losowanie ligi będzie będziemy nagrywać dla Państwa to, na których miejscach pojawią się właśnie drużyny w poszczególnych grupach. A więc w pierwszej lidze obok Rafmixu, Stalwitu, Świecie i drużyny Koko Studio.pl. Zobaczymy Skodę BS Auto Grudziądz, Eurodrup Toruń, Grudziądz Team, WSD Twoją Szkołę Grudziądz, SPX FT MDD Bydgoszcz oraz Unisław Team. Trzy drużyny z Grudziądza w pierwszej lidze. Jeszcze Jadosław Gieckiewicz upomniał tam dwóch zawodników na ławce w drugiej lidze. Kogo zobaczymy w drugiej lidze? Zobaczymy tutaj Unisław Friends, Oazę Smaku, Wojownika Wapcz, Ultimate Team Bydgoszcz, Ekopol Pruszcz, Huragan Szepcz, LB, Kappa Team Bydgoszcz, Akropol, Gresta, Chełmża, TB Projekt 14 drużyn w tej drugiej lidze. Przepraszam, 12 drużyn oczywiście. Będziemy mieli dwie drugie ligi sześciozespołowe. No i także trzecia liga będzie podzielona w trzeciej lidze. Syla Kęgielnia, Deja Vu, Klub Podróżnie i Karierzewo, Bezimienni, Chełmno, Nowy Szpital, Tęcza Wiąg, Sparta Przysierzg, Darmek Skazing, Typy Grube, Polchem, Olimpia Juniorzy Drzycim, System Świecie oraz Menadżer i Schumacher, PK King.
Teraz no tak pod sufit hali ten strzał trochę na wiwat Michała Suchockiego. No i jeszcze 5 minut, 5,5 minuty do zakończenia tego spotkania. Dobrze wyszedł z bramki Andrzej Saja. Jeszcze 4 minuty, próbuje drużyna Ultimate Team Bydgoszcz zmniejszyć trochę tą stratę. Outwell, Radryb Toruń. No i żółta kartka. Szczęsny Ireneusz ukarany żółtą kartką. Decyzja jest rzut rożny. Po raz kolejny próbuje drużyna z Torunia walczyć o tą kolejną bramkę. Jeszcze 2 minuty, no gdyby udało się tutaj strzelić jeszcze jedną bramkę, byłoby na pewno łatwiej ekipie. Jeszcze 2 minuty, byłoby łatwiej oczywiście utrzymać się. Do końca tego meczu
z tym prowadzeniem, a tak ciągle trzeba uważać. No i jest podwyższenie tego prowadzenia akurat, kiedy to powiedziałem. Mamy powerplay goal strzelcem Sebastian Łoś. Za chwilę jeszcze oczywiście powtórka tej sytuacji. Piłka oddana Łosiowi. No tutaj tak trochę zabawili się. No i Łoś zdecydował się na uderzenie. 5 do 3. Przepraszam, 5 do 2 oczywiście. No i kolejna, 6 bramka. A więc już spokojnie ekipa Eurodrobiutoruń. Sebastian Łoś. No i było blisko kolejnej bramki. Femi Adenuga, no i to będzie koniec za chwilę tego spotkania. Jeszcze doskonała interwencja, jeszcze 2 sekundy pozostały do zakończenia. No i to jest koniec tego meczu. Eurodrób Toruń wygrywa 6 do 2.